Hejka, tym razem spotkamy się z powrotem z modelem Scania R560 V8 Red Griffin produktu Italeri. Jak widzicie, mam póki co model na tym etapie, co zakończyłem. Jedynie co dorobiłem, to, że dokleiłem tutaj te czpienie, gdzie będą bolce i będzie się to po prostu uchylać, ze względu na to, że to potrzebuje dużo czasu na wyschnięcie, bo naprawdę to będzie duży miało rolę w tym modelu. Ja zakończyłem już instrukcję 11, zaraz wam pokażę, tylko wezmę was w rękę. Opa. Zakończyłem instrukcję 11. Tutaj oproszę wszystko. 12. No i co? Tym razem przechodzimy do instrukcji 13. Zajmę się ogólnie całą tą instrukcją 13. Rozdziałem, przepraszam. I mam jeszcze zamiar zrobić tutaj te elementy. To jest z rozdziału 14. Zapewne, o ile mi się uda, a resztę to już w kolejnym odcinku. A, jeszcze 18 tutaj ten. To tylko. Więcej nic. Dzisiaj tym razem też jest nastrojowo. O, widzę, świeczka nie chce mi się palić, gaśnie. Nie widzieć czemu. Nie chcecie mi na statyw? No chodź. Gdzie? Dobra. Świeczka mi gasła. Mało tlenu. Zapewne się domyślacie, dlaczego świeczki będziemy znowu na ciepło zgrzewać. Ale zanim świeczki, to z powrotem do rozdziału 13. Wchodzimy. Tym razem nam każą zrobić do kabiny. Tutaj, do tego. Tutaj te drzwi, okna i tak dalej. No to ja już się biorę. Ja już wyciąłem sobie. To jest to. Dobrze, znowu potrzebuję ramkę. Tym razem ramkę. Jaką ramkę? E. Ramka E. Nie ta. To też nie ta. O, już cię mam. Oto ta rameczka. Tutaj. I to zapewne jest jaki element? 166. To jest ten. Pasuje. No to co? Wycinamy. Co by więcej trzeba mówić? No, sam odchodzi. Dobra. No dobra, to jest ogólnie składankę mi tu pokazali. Myślałem, że to jeszcze trzeba będzie malować, ale najwyraźniej nie. Ja się z wami tylko spotkam, jak zrobię już na jedną stronę i na drugą po prostu, dobrze? Oto jest ten efekt, proszę bardzo. Teraz tak to wygląda. Jedno, tutaj drugie. Zanim przymontuję to, powinno się te szybki wziąć i nie wiem, ja najczęściej takie powierzchnie szklane, imitacje plastiku przezroczystego, które imituje szkło, to ja zawsze wycieram. Możecie się uśmiać, może nie. Po prostu tym, do szyb. Takim płynem zwykłym do szyb. Tak, wycieram nim. I zanim przykleję na stałe do modelu, to umyję to. Ale zanim im ja przykleję, no to jeszcze sprawa tego górnego pokładu. Tak on wygląda. Tutaj były ciekawe historie z tymi dwoma elementami.
No w ogóle ich nie było w tej ramce, co instrukcja opisywała. Były w ogóle w innej. Tu na samym górze mam pokazuję, żeby ten element w ten sposób był. I na to musi jeszcze najść ten element. W tę stronę, przepraszam. W tę stronę. Tutaj oczywiście jeszcze jeden element przyjdzie. Do tego jeszcze szybka. I to już teraz na poczekaniu zrobię. Ja już ją wyciąłem, więc tylko muszę te naddatki sobie poucinać. Proszę bardzo. Jeden, drugi. Teraz skalpelem robimy tu, zeskrobać. Ciach. Ta. Jedziemy tu. Jaki twardy ten plastik. O, zeszło. Cia. Jeszcze papierkiem ściernym wygładzimy, żeby to należycie wyglądało. Czekajcie. Proszę bardzo. A jeszcze z tej strony. To już było lepiej i na przeciwnej. Dobrze. Jest wyszlifowane. Teraz tutaj krawędź trzeba zmatowić, żeby klej dobrze chwycił. Jest, jest. Teraz każą nam wyciąć element 105G, który ja już go mam wyciętego. Tylko wiecie, te nieszczęśliwe naddatki w tej chwili muszę poucinać. O, jeszcze element mi ucieka. O ty wredny. Rany boskie, jakie te grube to naddatki. Ty dają jeny. Opa, jest. Proszę bardzo. Oto ten element. I teraz tak, jak go nam każą zamontować w tym czymś? Ano po prostu w tę stronę. Tu jest taka szyna. Będzie widać ją na białym na pewno. I tu jest taki otwór na tą szynę. Po prostu ta szyna musi w to wejść. W jakiś taki sposób. Żeby to mniej więcej o tak wyglądało. Dobrze. Spasowałem na sucho, pokazując wam. Klej w ruch. Jedziemy. Jest. Teraz tak. Tu. I tu. I element wciskamy. Nie chcę, żebyś ty mi się uchylał. Uchylanego ja cię nie chcę, kolego. Dobrze. Dobrze, niech to na chwilę sobie tam złapie. Teraz płytka szklana. Szyberdach. Czy tam otworek w dachu. Z folii, jak widać, wyjąłem. Tu jest oczywiście przednia szyba. Zaraz ją też będziemy wykorzystywać. Ale na chwilę obecną każą nam wyciąć element 177 i to jest ten. Ja nie lubię takich szklanych tych szybek,
bo one zawsze mogą się zarysować czy coś. Na nich wszystko widać. Dobrze, odłożę do pudełeczka. Jeszcze to obetnę. Dobrze, podejrzę, że to już no złapało. Teraz tak, jak to nam każą przykleić? Muszę sam się zorientować. Po prostu włożyć i przykleić? Dobra. Przed chwilą sprawdziłem, jest dobrze. Tylko właśnie nie wiem, na jakiej to wysokości ma iść. Tylko trochę więcej tego kleju dam i zaraz tu mam kawałek papieru ściernego, który już używałem do rozprowadzania kleju. On mi nadal posłuży do rozprowadzania. W taki o sposób. Mam element. I suru do środka. O. Widać? Jest. No. Palucha masz do... Może teraz nie będzie widać, bo... O. I popsułem lampkę. A jak mnie teraz kopnie, to będzie ciekawie. Ale zabawa. Świeci? Świeci. Niestety tamtą zieloną popsułem. Mam teraz w tej chwili taką trochę zastępczą. No bo żarówka mi się spaliła wczoraj akurat, a lampka w ogóle nie do wymiany należy. Wymienić ją. Jest już poupalana i w ogóle. Ale dość o mojej lampce. A, tutaj są jeszcze takie otworki. Jeżeli trzeba zrobić dziury w dachu. O tak, instrukcja nam każe. W tej chwili. Zanim przykleimy to już na stałe. Jestem tym elementem. Jeżeli nie chcecie tych robić owiewek, tutaj, proszę, tych, to tych dziur nie wycinać. Jeżeli chcecie mieć owiewki, ja na przykład chcę, to ja muszę zrobić te dziury. To co, skalpel w dłoni, jedziemy. Można i tak. Są różne sposoby wiercenia dziur. Albo po prostu wiertłem. Dziura, jedna, druga. Uwaga, bo teraz będzie woda kapać. Pamiętajcie, nie róbcie dziury, jeżeli nie chcecie owiewek robić czy czego tam. Ja najprawdopodobniej będę robił naczepę do tego modelu, dlatego robię te owiewki, bo z naczepą lepiej będzie mi to wyglądać, tak efektowniej. Dobra, dziury są, potem będzie je można delikatnie poprawić. Teraz tak, to i to w tę stronę. Tutaj pokazywałem, tak to wykonałem. Tylko to teraz trzeba jakoś skleić. Tylko jak? Czyżby to tylko do jednego się sprowadzało? Uwaga, sklejam, bo najwyraźniej trzeba tutaj, gdzie szybka została przyklejona, no niestety trzeba wkleić jeszcze też tamten dach, tą podsufitkę. Najwyraźniej tak to przewidziano. Bo tu najwięcej nie widzę elementów, które by chwyciły najszybciej. Mam nadzieję, że klej nie wyjdzie mi. Dobrze, ja się z wami za moment spotkam, jak to tylko mi wyschnie. I zaczniemy najprawdopodobniej montaż szyby przedniej ogólnie. A nie, to ja mogę i w tej chwili na poczekaniu to zrobię. Rachu, ciachu i po strachu. Co będę się tutaj ograniczał. Już pomalowałem, widzicie, wcześniej już sobie przygotowałem też.
żebym już nie musiał malować na dzień dobry i nie musiałoby mi to schnąć. Ostrożnie wycinam, bo tutaj jest naprawdę cienkie, to się ugina. Dzisiaj już pomału zaczynamy wykańczać model. No niestety pora go skończyć. Tu to zostaje, to też. Teraz to trzeba usunąć. O, wezmę skalpel i utnę. Co będę się bawił? Lata i chyba mi wleciało do szoferki. No. Dobrze, jeszcze tu. I teraz tak. Zastanawiam się, jak to złączyć, bo instrukcja jest jakaś trochę, jakby to ująć, no niejednoznaczna, bo każe nam ogólnie tą kabinę złożyć w tej chwili, ale to ma przyjść najprawdopodobniej, co tym, a, bo źle położyłem, jasne, tego nie chce mi wejść, to ma być tu i patrzcie, teraz jak przykleję to tutaj, nie mam w ogóle dojścia, żeby te bolce przymocować. Proszę, tak to będzie wyglądać. No nie ma miejsca na bolce, żeby je włożyć i delikatnie przytopić. Dlatego ja obłożę w ogóle, wszystko poprzyklejam tutaj, oprócz przedniej szyby. Przednią ścianę, przepraszam, przykleję jako ostatnią. Przy tym jeszcze trzeba zrobić oczywiście tutaj ten cały zderzak przedni. Ale do zderzaka tu za moment. Dzisiaj tylko się zajmiemy tym ogólnie. Taki będzie szybki. Rachu ciachu. Tutaj przednia szybka. Wycięta. Odkładamy z powrotem. Ren, jakie oni to grube te w tej wyprasce dają, to nie może nam pęknąć. Dobra, usunąłem tak. Szybka, nie może nam pęknąć. Dobra, mam dosyć. Biorę papier, zeszlifuję to. Nie będę ja się bawił z tym, co to ma być. No. Zeszlifowane. Tak to wygląda. Mi kawałek odszczypało, nie chwaląc się. Na filmie tego nie widać, niestety, ale mi kawałek odszczypało i jestem zawiedziony. Dobra, jak tą pierwszą szybę nam każą przykleić? A, w tą stronę idzie. A widzicie, jaka technika. Ale tu mi kawałek odstaje, moment, czemu dobrze włożyłem? No poprawnie, no. To ma iść w tę stronę. Zaraz położę. Jeszcze te śmieci trzeba usunąć, bo to przeszkadza niekiedy. Dobrze, to się najwyraźniej podygnie. Dobrze, to już się skleiło. Zaraz skleję i z wami się spotkam. Szybka przyklejona. Tutaj jest kawałek, odszczypało mi się. Mam nadzieję, że go nie będzie widać. W ogóle uda mi się go jakoś zatuszować. Taką kratką. Najprawdopodobniej, bo o to chodzi.
tu będzie. Tutaj oczywiście jeszcze wycieraczki będą, które za moment zamontuję, tylko muszę znaleźć, która to wypraska z wycieraczkami. A jest to wypraska numer B. B. Mam B. BB. No, dobrze. Odkładamy to. O, nie chcę. Widzicie, za dużo elementów na stole i można się pogubić. Gdzie są wycieraczki? Gdzie? Miałem przed chwilą. Tu są wycieraczki. Wycinamy je. Tylko muszę zobaczyć. 172B najpierw wytnę. Idę tak, jak każe mi instrukcja, co ja będę się bawił. I po swojemu. No. No chodź. Jeszcze delikatnie tylko skrobę. Dobrze. A więc tak. Tą wycieraczkę i ją każą nam zamontować. Ano w ten sposób. Ano w ten sposób, żeby ona była mniej więcej tu. O tak. No to dobrze. No, nie będę się sprzeczał na chwilę obecną z instrukcją, więc kleję. Przed chwilą też sprawdziłem, no. Czego mi nie lecisz? Kleju. Kleju niedobry. Gdzie mam dłutko? Tu mam dłutko. Trzeba przetkać. Klej niedobry, nie chce lecieć. Teraz za dużo mi go wyleci. No, za dużo. Mi chodzi o kropelka, nie krople. To licha, co jest. No. Jedna kropla, nie krople. Klej niedobry. Dobrze, to musi chwilę poczekać. To musi wyschnąć. To jeszcze tak szybko, delikatnie spróbuję tak tam wytentegować. Dobra, jest. Teraz każą wyciąć nam drugą. Druga wycieraczka idzie. Jeszcze wszystko mi ucieka. Nie lubią mnie te narzędzia. A. Proszę bardzo. Druga wycieraczka już jest. Wycięta. I ona ma iść tu. O, ta będzie mi się nawet lepiej trzymać, widzę. Jest lepsza od tamtej. Nie była taka nerwowa. Dobra, trzyma się. Teraz, kochani widzowie, czas zabrać się za tą krateczkę. To tam wiem, że musi przyschnąć, więc ja na chwilę obecną ja tylko to chciałbym przymierzyć. Albo ja wycieraczki źle przykleiłem, ale wątpię. A dlaczego one tak mi idą? Przecież one tak być nie powinny. Dobra, spróbuję ściąć ten kawałek.
szczytku. Widzicie, jedną rzecz się zrobi dobrze, a zaraz druga okazuje się źle zrobiona. Dobra, kawałek za kawałkiem powinno udać się. Chcemy tak próbować do skutku. No, no to już jest lepiej. Ta. Ale ta nie, no. No nie będę ci przyklejał. Weź, wziąłem ją trochę, oddaliłem, bo jeszcze nie przyłapała zbyt mocno, więc mogłem jeszcze pozwolić ją, żeby się trochę oddaliło. Tak to wygląda. W tej chwili jeszcze czerwony kolor prześwituje, ale zaraz jak przykleimy, a dokładnie wszystko porobi się, to tego koloru czerwonego nie będzie widać. Klej. 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 Dobra. Jest. Trzyma się. Trzyma się. Dobrze. Teraz tutaj takie oczywiście takie małe, takie coś. O, takie cuśko ma przyjść. Tu. Muszę wyciąć jeszcze drugie. Drugie mi zostało w ramyczce. Niektóre elementy już powycinałem. Po prostu ja sam chciałem zobaczyć, jak to wygląda, bo wiecie, no na instrukcji to jest wszystko pięknie, gładko. Nie ma nic. A w praktyce, no kurczę. Myślałem, że coś źle robię. Dlatego po prostu wziąłem instrukcję, musiałem przestudiować, dlatego i powycinałem parę elementów. Bo instrukcja, jakby to powiedzieć, nie chciała mi ich pokazać. Czy są jakieś błędy? Dobrze, teraz wkleimy tu. Tu, tu, te wloty powietrza są fajne, to mi się najbardziej w ciężarówkach podoba, te wloty powietrza. Teraz tak wygląda to i to już naprawdę znacznie lepiej wygląda. Dobra, pora na klejenie do tego wszystkiego. Ta przednia ściana idzie sobie w dal. Model na scenerię, proszę bardzo. No, dobra. Nie jest tak, jak być powinno. Wszystko. Jeszcze tylko wyczyszczę igłę. Pełna, cała w kleju. Dłutkiem jeszcze przeczyszczę. Widzicie moją wspaniałą rękę. Jest dłutko. Teraz tak. Zdejmę kabinę. Sobie ją postawię tu. No i teraz się zaczyna właśnie nerwówka. To wszystko. Widzicie. Trzeba to ładnie poprzyklejać. Jakby nie patrzeć, to i tak pasuje już. Ładnie to nawet wygląda. Wewnątrz też. Ale wiecie co? Ja chyba tutaj nie mam tego płynu. Za moment przyjdę. Już jestem. Przyniosłem płyn do szyb. Taki. Ja z takiego korzystam, już sobie na patyczki do uszów odpowiednio zwilżyłem im, żeby po prostu ładnie wyczyścić.
Czyścimy, czyścimy. Na chwilę obecną od wewnątrz, bo musimy się pozbyć z wewnątrz odcisków palców. Dobrze, jeszcze wyczyścimy. Chwilę to trwa. Tak. Czysto od wewnątrz. Od zewnątrz jeszcze widać odciski. Jeszcze drugą. Proszę. Wycieramy. Dobrze. Płyn oczywiście schowam na moment. Na razie nie będzie nam potrzebny. Jest czyste. No i co? Znowu klej. Wbrew pozorom trzeba kleić. Wiecie co? Ja najpierw przykleję tutaj tą ściankę. Przykleję ją. I dopiero będzie cała zabawa. Dobra, bierzemy się za te, no wiecie, tą kabinę całą, żeby ona mogła się uchylać ładnie. Zaraz wam wszystko tu opowiem. No co, teraz ty strajkujesz? Nie, myślałem, że strajkuję. Dobra. Jak ja teraz to tam włożę do licha? Mam za grube palce. Żebym ja cię tam włożył. Prędzej coś połamę, niż cię włożę. Aj, ile nerwów. A to taki mały element, kur, zapiał. Aj. A nie mogę cię teraz tam włożyć. No, jest. Weszło. Wszedł. Raczej przepraszam. Nie wiem, jak się to poprawnie wymawia. Dobra. Teraz tak. Trzeba to tak delikatnie stopić, taki, żeby zrobił się grzybek, żeby to nie wyleciało. Oczywiście, że śrubokręt mój nagrzewamy. Świeczki takie to dobre rzeczy. Od razu klimat. Odpowiedni robią nastrój. Przy okazji zawsze można coś upiec. Dobra, powinno być dobrze. Dobra. Dobra, jeszcze raz dotkniemy, tylko delikatnie. No, dobra. Nie wyleci. Nie chce. Nie chce wyjść. To dobrze. To teraz trzeba się zająć tym drugim. Nagrzewamy z powrotem. Ja już tu złapę, tak? Odpowiednio. Dobra, jest. Opa, nagrzane. Jeszcze raz.
To nie może wylecieć, a ruszyć też musi coś się, to po prostu zawiasy to zawiasy. Dobra. Jest dobrze. Dobra, śrubokręt musi mi ostudzić się, a świeczki damy tu, niech se stoją. Ja już mówię, co ja zrobiłem. Tutaj te włoski można poobrywać. Patrzcie, rusza się. Można jeszcze delikatnie. Silnik widoczny. Widoczny. Skleiłem to ogólnie. W tej chwili o tak to wygląda. I wygląda już naprawdę i przypomina ciężarówkę. W tej chwili. Tak jak być powinno. Tylko jeszcze bez dachu. Ale to zaraz dorobimy. Zaraz wszystko się zrobi. Teraz ciężarówka do tyłu odjeżdża, a ja muszę się przeskoczyć. A wiecie co? Ja już skończyłem ogólnie instrukcję, poza tym, że nie przymocowałem jeszcze tej gudu ściany, więc odhaczymy sobie to. Ogólnie to, tylko bez tego elementu. Ja muszę przeskoczyć teraz nieco dalej. Do tego, do błotnika. Ton. Błotnik mam wycięty. Proszę bardzo, o ton. Też już pomalowałem. Tutaj wyleciało mi z ramki, po prostu oderwało mi się, nie wiedzieć czemu, i to ma być tak, ale widzę, że tu jeszcze jakiś element ma przyjść. 220 gdzie ja mam e? Jaka to ramka? To ramka H. To nie ona. E. To jest ramka. Jaka ramka? To jest ramka B. To jest ramka G. To ramka D. A to ramka E. No, trafiłem. Do trzech razy sztuka, za czwartym nauka, nieprawdaż? Tak się mówi. Gdzie ja to słyszałem, nie powiem. Nie pamiętam. Dobra, ale co oni mi każą wyciąć? Element 220E. 207, 250, nie, 129, 220 jest. Sobie mogę go pozwolić po prostu wykręcić. Ja też nie umiem żyć bez ciebie. Fajna pioseneczka, dobra. To każą tu przymocować? Czy między to? Chyba tu. Dobra, skleimy już cię. Tym razem nie kleję jeszcze tych reflektorów i tak dalej. To będzie już w ostatniej części, takie detaliki. Już będziemy wtedy kończyć ostatecznie model. A tu mam przyjść numer zapewne. Jaki jest? Dobra. Tabliczkę na rejestrację trzeba przykleić. Już sobie wyciąłem. O, przepraszam. To ona. Ona ma tu być. No, chodź kleju. Niedobry. Jest. Jest klej. Jest moc. Jeszcze tylko to dołożymy. Tak. I teraz trzeba ramkę ogólnie przykleić tą.
Dobra. To ma wyglądać w ten sposób. Proszę. Tak. I teraz to trzeba przymocować już po prostu ostatecznie do modelu i wtedy już zamkniemy kabinę. Już. Ostatnie jeszcze pyłki, niech wylecą. Ja ich potem nie będę gonił w kabinie. Jak zamkniemy, to już nie będziemy ich czyścić. Ciach. Tu klej. Tu klej. Teraz tu klej. Jeszcze tu. Rasa porządnie go przynajmniej trzeba przymocować, żeby nic nie odleciało. O, no co, teraz nie będziesz mi chciał siedzieć? O, ty wredny. Jeszcze ja będę musiał cię tutaj na chama przyklejać. O, ty mędo społeczna. Tu masz mi siedzieć. Widzicie? Elementy niekiedy nie są spasowane. W tej chwili tak wygląda ten model. Nie pokażę wam ze względu na to, że schnie w tej chwili. No niestety dużo niedociągnięć, są prześwity. Ja to jeszcze tam trochę zmodyfikuję oczywiście. No nie pokażę wam dzisiaj tym razem tego tutaj tych owiewek niestety. O, przepraszam. Możecie czuć się trochę zawiedzeni. No nie moja w tym wina niestety, tylko modelu. A dokładniej producentów i tych, co po prostu siedzieli i szkicowali. O, są elementy niedociągnięte, muszę je po prostu jeszcze tam, no przednią ścianę ogólnie na chama skleiłem, muszę powiedzieć, że na wcisk normalnie, aż palce mnie bolą w tej chwili. Na razie to tyle, jak będzie coś, w tej chwili jeszcze tam coś, to może jeszcze tam taki paruminutowy dodam filmik, jeżeli byłby potrzebny. Ale na razie wiecie co? Zostanę przy tym. Na razie muszę to poprawić. Bo naprawdę czytałem wiele opinii w internecie. Model scan jest wymagający. Tu mu naprawdę muszę powiedzieć, że tak. Potwierdzam to. O, no i po prostu to, że te elementy nie są podociągane odpowiednio, muszę je popoprawiać. Sporo do tej poprawki mam. Niestety ja się z wami już żegnam. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już na pewno będzie poprawiony sam model. Już wam pokazuję go teraz. Może. Na chwilę obecną no to on wygląda w tej... O tak. Jest parę niedociągnięć, na razie wam tego nie będę pokazywał, a nie chcę wszystkiego zdradzać, potem wam powiem o co chodziło dokładniej. No to do zobaczenia.